To spotkanie będzie Włodzimierz Szalanowicz. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Prowadzącym dzisiejsze spotkanie jest włoski arbiter Alessandro Vecchiocina. Rozpoczęli, popatrzmy. Bunoza. Brocchi. Guerrero. Łukasz Gargula. Guerrero. Gargula. Arkadiusz Głowacki teraz. Dudka. Wciąż w grze. Celnie do partnera. I będą mieli rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzut rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ależ akcja! Centra groźnie, łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Rzut rożny. No i strata piłki, szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. No i przejęli w ostatniej chwili. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Groźnie w pole karne. Hiszpańska piłka, uwaga! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Murawski. Kontynuują atak. Piłka otarła się prawie o słupek. Patryk Małecki. Zastanawiam się, w jakiej jest dzisiaj formie. Możemy liczyć, że błyśnie dziś klasą, skutecznie wspomagając wysiłki kolegów. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Senir Stilić. Próbują ataku bokiem boiska. Ładne podanie w tempo, ale nie dochodzi do adresata. Przeciwnicy przejmują piłkę. Guerrero. Gargula. Arkadiusz Głowacki. Gargula. O, udało mu się ładnie podać. Dobrze próbował, ale stracił. Lekko. Murawski.
wzdłuż linii bocznej. Murawski. Doskonale. Dobry odbiór piłki rywalowi na własnej połowie. Czy to wykorzysta? Jest gol! Popatrzmy na powtórkę, bo warto, wspaniałe trafienie. Cudowny gol, uderzył nie do obrony, prosto w okienko. No, nareszcie gol. Nudny był ten mecz. Rzeczywiście, nic ciekawego nie działo się na razie na boisku. Sprytnie przechwycił tę piłkę Dudka. Szaleńczy atakuje obrońca. Czy to wykorzysta? Wydawało się, że to będzie nieunikniony gol, ale minimalnie obok bramki. Ale świetnie zablokował. Ach, kapitalne podanie. Jeśli był spalony, to minimalny. Wgrywa tę piłkę głową do partnera. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Brocki. Semir Stilić. Bardzo dobre podanie. Guerrero. Czy to wykorzysta? Gwizdek arbitra dyktuje jedenastkę. Znakomita interwencja. Brawo, brawo, brawo. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Kto by się spodziewał? Wszyscy wskazywali na porażkę, a tymczasem grają znakomicie. Wydaje się, że zaskoczyli wszystkich. Patryk Małecki. Murawski. Ładne dogranie. Uderzenie? No, pewnie to chwyci. Zespół traci piłkę. Podanie na skrzydło. Gdyby trafił, to by podwyższyli rezultat. I byłoby już chyba po meczu. Krótka. Semir Stilić. Łukasz Garkuła. Wymieniają piłkę między sobą. Podał do partnera. Niecelne podanie i będzie aut. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Darosa. Znakomicie, w tempo.
Dobra piłka, broni i grają dalej. Zagrał piłkę głową. Ach, do szczęścia zabrakło paru centymetrów. Aby utrzymać prowadzenie, potrzeba nowych sił na boisku, stąd ta zmiana. Guerrero. Oddaje strzał. Gol! I mamy remis w tym spotkaniu. Mamy powtórkę bramki. Trzeba zauważyć, że zespół, który ją zdobył, no nie przeważał w tym spotkaniu. Rywale wyraźnie dominowali. Tyle, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Patryk Małecki. To typ pracusia. Zawsze wszędzie go pełno. Celnie, dobrze. Czy to wykorzysta? Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Może dośrodkować. Świetnie zagrał. Akcja zatrzymana. I obrońca przerywa tę akcję. To musi być gol. Wspaniałe podanie, ale szansa. Niecelnie i wciąż remis. No i mamy stratę piłki. Brocchi. Bonoza. Gargula. Głowacki. Gargula. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Strzela! Gol w samej końcówce spotkania daje im prowadzenie. Bramce dającej prowadzenie będą mogli zmienić taktykę gry. Patryk Małecki. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Brocchi. Gargula. Ale są doskonale zgrani, bajeczni technicznie. Gargula. Dudka. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod koniec spotkania. Mecz kończy się wygraną 2-1. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, można powiedzieć, że ulegli, ale skóry tanio nie sprzedali. Kończymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz.